Dobra, witam, więc tak, będziemy grać sobie gierkę, tak jak obiecałem, będą pewnie jakieś inne herosy. Aktualnie gram sobie Gwenką na dżungli jeszcze, ponieważ ona po prostu bardzo dobrze wypełnia mój champ pool o nazwie Belvet. Po prostu ona jest tym brakującym ogniwem w tej grze, dla mnie. Ponieważ jest dość bardzo prostą postacią pod względem A. wyczucia damage'a, B. kontruje, no... Nie tyle co kontruje, a po prostu jej statystyki są zbyt duże, przez co po prostu gra jest o wiele prostsza, ponieważ wciskając W, ty masz tak naprawdę 4000 golda, tak o, na sobie, można tak to ująć. Więc gramy sobie na tym koncie z Ironixem i będziemy sobie grać po prostu Gwen, ponieważ jest po prostu mocno na dżungli. Ktoś ci powie, czemu? Przecież to nie racji, nie masz racji, ktoś tam tym nie gra. A ci powiem, nie lol. Jest ona po prostu dobrą odpowiedzią na to, co jest aktualnie w dżungli, czyli najprościej mówiąc, jeżeli widzisz taką talię, no to co, no wciskasz sobie W, nawet nic ci nie robi. Jeżeli widzisz jakiegoś, co on zrobił, whatever, te wardy są giga... Czemu ludzie tak wardują, to nie ma sensu. Ten wart nic ci nie zmienia. Dosłownie, wystarczyłoby pójść teraz tędy, jeżeli oni tutaj nie stoją, to ja i tak mogę tutaj sobie wejść i to zwartować. To jest tak głupie, ten wart nic nie zmienia. No, i tak to można podsumować, co nie? Nie wiem, czy nie chcę zinwajdować, zrobię po prostu w taki sposób. Czyli po prostu dobrze ona kontruje X rzeczy, ponieważ po prostu możesz sobie wcisnąć W, które jest bardzo przyjemne. A, dodatkowo, w sensie B, W daje dość bardzo dużo statystyk pod względem tego, że daje ci pancerz, jak i zarówno magic resisty. No i co jeszcze można powiedzieć na temat Gwen? Fajniusia jest, hihi, snip snip. Więc tak, po prostu aktualnie próbowałem się nauczyć X herosów, ale powiedzmy, że Gwen aktualnie najbardziej mi podpasowuje pod to, co mogę grać. I dość fajnie mi się tym gra. Więc no. Jest bardzo przyjemna. Nie widzimy, żeby Zed gdzieś zszedł, więc można uznać, że on nigdzie nie wszedł mi do dżungli. Na spokojnie. Widziałem też dużo pozytywnych komentarzy, od razu jakoś fajniej człowiekowi. A i konto ogólnie w lewym dolnym rogu jest ogólnie już na EUW i będzie to konto najprawdopodobniej, którym będę coś sobie wbijać na EUW. Jest ono już, powiedzmy, nazwijmy to ogarnięte normalnie. Emerald. 7 wygranych aktualnie jest na EUW do zera. No i no nie oszukujmy się, nieważne kto by tam zagrał, to tak samo to wygląda. Jakby 7-0 na jakichś emeraldach to nie jest dużo na EUW, to jest mało. Okej, okay. Ten sobie rzuca tym kuku. Kue, sorry. Jeżeli Huea chodzi. Tak, znam kurczę każdego spela w tej grze, rozumiemy się. Wiemy, że Zed będzie w topie. Ta dostała Ignite'a, oni grają double heal'a na bocie. Nie wiem czemu, ale okej, okay. To nie jest moja sprawa. W takim momencie będzie ona potem moją sprawą. I Gwen ogólnie jest bardzo przyjemną postacią, ponieważ po prostu farmiąc jesteś po prostu potworem, rozumiesz? Jesteś potworem, którego nie da rady zatrzymać. Ten champion jest bardzo OP. On jest po prostu niepopularny. Nie rozumiem, czemu nie jest popularny, ponieważ A. jest fun to play, B. jest potężny, C. no, robi swoje zadanie, można tak to podsumować. Widzicie? Bez cleara, w sensie bez jakiegoś lisza, na spokojnie, full clear, ze smite'em w tym miejscu. Prawie z full HP, bez potki, podkreślę słowo, ponieważ tak potki się nie kupuje na dżungli. Wiemy, że Zed zaczął z red side'u, co oznacza, że mogę sobie tutaj podejść, sobie to zwardować na przykład i sobie cofnąć. Na bocie sytuacja trochę XD, nie wiem czemu on nie cofnął. Na topie, okej, okay, takie. Okej. Okay. Teraz tak, daj to. Dobra, git. I tak sobie możemy iść. W jest też o tyle fajne, że jak je wciśniesz, to on raz jeszcze za tobą skacze, co nie? To jest tak przyjemne. 7% AP. Daję ci to, rozumiesz? 7%. No przecież to jest tak OP. Nie wiem nawet jak to inaczej wytłumaczyć, no. To jest po prostu OP. Bardzo przyjemnie się tym gra. Zed jest w topie, tak jak przewidywałem. Wziął sobie jakieś CS-y. Nic więcej tu nie zrobił. Jak to wygląda?
No ten Garen jest tutaj do walnięcia, taka jest prawda, nie będę tego ukrywać. Zobaczmy, co tutaj się stanie. Widzę go. Możemy. Co nie? To. No, nie mogę. Szkoda. Blacku damage'a. It's fine. Unlucky, hihi. My bad. Tak szczerze? My bad. Unlucky, it's fine. Jeżeli spotkam tu Zeda, i tak nie jestem martwy, więc to jest git. Przynajmniej nie powinienem go spotkać, bo jeżeli on tu by był, to już by był trolling. Zmarnowałem sobie właśnie Ghosta for no reason. Okej, it's fine. Warto czasami tak spróbować. W teorii on był tam martwy. Jeżeli prawidłowo bym to lepiej zagrał. Ale no. Życie no. Lelmat. Lemet. A i zacząłem też grać Kha'Zixem, jakby ktoś pytał trochę więcej. Więc ogólnie tak z herosów aktualnie mam dość duży champ pool. No, trochę się tego nazbierało. Coś ich tych herosów już umiem. Tak, wiem, że mam Smite 2. Chcę go użyć na Grompa i mieć go na Smoka. Chcę też po prostu dwa razy użyć na Smoku. Widzę, że Zed jest na midzie, ma on Dirka. I w sumie to tyle. Dobra, po prostu zasmajtuję. Może być nieźle. Zed nie ma szóstki. Kurde, jakiś drewniany się czuję, coś źle gram. Bardzo źle gram, mam wrażenie. Zedbot, okej. O Boże. O Boże. Dobra, na spokojnie, co nie? Idę. Fajnie by było coś przygarnąć sobie tutaj, przytulić. Ale chyba nie zdążę. Właśnie to jest to. Gwenka bez Ghosta nic nie zrobi. Nie mam jak. W teorii powinienem to przepuszować, ale jak to przepuszuję, to jestem za bardzo do ten. W sensie oni to po prostu i tak puszczą i chodzi o to, że zmarnuję tu bardzo dużo czasu. A w tym momencie mogę pójść nawet na Drake'a albo slash po prostu Krabika. Z jakimś śmiesznym invade'em nawet w Reda. Tak, mogę pójść w Reda po prostu. Dawaj tego Reda. Podejdą? W ogóle Ezreal dalej nie cofnął. Nie wiem, it's fine. Wiem, że jego red buff stoi tutaj. Nie wiem, czemu Neko tu nie ma, ale no okej. Okay. Życie, lol. Powinno być git. Ten smok jest jakiś nie najgorszy. Trochę czasu na tym bardzo tracę, ale no. Jeżeli to wyjdzie, to mam jeszcze... Oj. Trafię? Trafiłem. No, ale tego już nie dostanę. Sacz! I fine. To dobrze nawet wyszło. Trochę czasu zmarnowane, ale z drugiej strony to nie jest źle. Masz to tak. Flash Z i flash ten i flash quake. No spokojnie. Pamiętajcie, nie stresujcie się. Ta gra polega na tym, żeby się po prostu nie stresować. Jeżeli ktoś się zestresuje podczas gry, no to jesteś po prostu bardzo słabym graczem. Ponieważ powinieneś panować nad emocjami. Jakby to, co tutaj się dzieje, i tak nie ma przełożenia na realne życie, jak to nazwę. Co nie? Na spokojnie też mogę sobie zinwajdować, jeżeli on to weźmie, to jest i tak fajnie. Po prostu straciłem dla niego czas bardziej. Nie jak to inaczej wytłumaczyć, ale powiedzmy, że coś takiego jest git. Bardzo, bardzo. Ponieważ on najwyżej robi teraz golemy, ja na spokojnie sobie cofnę. Nie mogę pójść po prostu po całego itema. Unlucky, it's fine. Hop, hop. No, jesteśmy na feedbani. Dość bardzo. Szczerze, Gwen polega głównie na tym, że jeżeli się pofarmisz, to masz bardzo proste fragi. Się potem po prostu masz bardzo dobre fragi, no bo jeżeli oni powiedzmy nie podejmują z tobą walki na jakimś midzie albo bocie, no to po prostu tracą wieżę, co nie? Tak to można w sumie podsumować, lol. A ogólnie, jeżeli tak by się na dłuższą metę zastanowić, to po prostu... Nie wiem, no Gwen jest OP. Nie rozumiem po prostu, czemu ona ma tak małą popularność w momencie, w którym ten heros jest naprawdę bardzo mocny. To jest naprawdę jakieś nieporozumienie, ale może to moje widzimisię. Miejmy nadzieję, że wam też się spodoba taka Gwen z Hu, a nieważne. Ten, kto wie o żarcie z angielskim, ten wie. Ten, kto ogląda zagraniczny YouTube. Teraz niektórzy, którzy nie oglądają zagranicznego YouTube'a, o co ci chodzi? Powiedz. Ja powiem tak, Gwen Fu Milkers.
i on po prostu w topa. Pójdzie on grupsy, ja w tym momencie zrobię tego cleara, intu jeszcze jego invade. Nie chcę podejmować tych grupsów, jestem i tak ahead. A te grupsy aż tyle mnie nie zmienią. Mogłbym wziąć po prostu jednego, ale z drugiej strony mogę po prostu wziąć całego bota jego. Tak, ich bot jest odsłonięty. Pamiętajcie, jeżeli nie gracie tu, no to tak naprawdę gracie tu, to są szachy, co nie? Czyli jeżeli oni robią ruch tu, to wy robicie tu. Lub wy robicie ruch w topside, w którym nic nie ma, więc to jest jakby bezużyteczne, chyba że macie jakieś granie pod tier 2. No to są po prostu szachy. Dżungla to szachy. Tak to można podsumować. Które są dość bardzo nudne i nie masz, powiedzmy, możliwości kontrolowania każdego ze swoich pionków, nazwijmy to. No bo przecież nie mam jak cofnąć na Ezrealu, co nie? Nie ma jak to inaczej podsumować nawet dobrze. Okej, okay, ona tutaj pada. A jak nie padnie, to po prostu ja ją tam wezmę. Okej, okay, padła. Hop, pójdziemy sobie tędy. Hop, daszek. Tu nic nie ma. A ja bym go dive'ował nawet. Nabiję sobie staki. O kurde, co ty tu kolego robisz? Co ty tu koleżko robisz, co? Co ty tu koleżko robisz? Co? Padł? Nie, no był mój już. Co ona robi? Co ona robi? Moje? Pamiętaj, żeby sobie dobijać czasami te fragi. Oj, padnę, jeżeli nie podejdę. Dobra, okej, okay. Tyle wystarczy. To jest dobre. Nie pomogą tego dalej spuszczać, ponieważ oni tak to salo pusznie. Okej. Okay. Myślałem, że Zed pójdzie na przykład w te robale, ale nie poszedł. To moi se zrobią. Czemu nie? Nic złego nie można jakby tutaj, wiesz, zrobić tak szczerze w takiej grze. Na spokojnie se farmie, fragi same przychodzą. Nie wiem, fajnie się gra. Ale szczerze, ciężko się wygrywa gry w momencie, w którym... jak to nazwać? Cofnę do tego cienia, okej. Okay. Drugiego. Tak, po to się to ogląda. Oglądasz każdą akcję. Teraz tak, wiesz, to i to. On to przeżyje. A jak nie przeżyje, to jest rolling. Mówiłem, że... Da, nie pamiętam, co mówiłem. Uzupełnię to może jakimś napisem, jeżeli to było coś ważnego. Jeżeli nie, to życie lol. A, mówiłem, że każdą akcję się ogląda. I mówiłem chyba, że po prostu Gwen jest OP. Bardzo dość. Ta, tu jesteś. Nie dogonię go. Miał to sensu i tak, po prostu wezmę jego kampy. A, wiem co mówiłem już. Mówiłem, że jeżeli nie grasz Belvet, no to ciężko się nawet czasami kieruje. Zależy po prostu od gry, ale no jeżeli gram powiedzmy na EUNE, czy jednym z gorszych serwerów, nie oszukujmy się, gram sobie powiedzmy też jakąś off-meta normalnie postacią, która według mnie jest w mecie, ale to już tak swoją i skromną opinią, to... No nie wiem, jakby jeżeli chodzi o EUW, no to aktualnie stąpuję sobie gierki jakimś masterem slash Belvet, a jeżeli chodzi o Gwen slash Kha'Zix'a, no polecam tym grać na jakimś wyższym, ale gdzie po prostu ludzie albo mają ego, albo po prostu jest łatwo ich spaniszować za jakieś błędy. Ponieważ powiedzmy te błędy tutaj na mapie, one się powtarzają prawie w każdej grze. Jeżeli zagrasz tak z 500 gierek na dżungli, to zobaczysz, że wszystko się toczy powiedzmy w kilku sprawach. Obiektywy slash bot slash... to kto ma lepszego supporta, zazwyczaj też na dżungli, to się bardzo liczy, że support praktycznie może wygrać ci grę jako dżungler, co nie? A jeżeli moja Neko nie chce zejść z bota, w sensie ona nie chce się ruszać poza botem, gdziekolwiek, no to muszę to zaakceptować i po prostu grać sam do siebie. Ja po to nie idę. Daj to. Nie bij tego, Boże. To jest darmowy redik dla mnie. O to mi chodziło, co nie? Na spokojnie. Pamiętaj, po prostu kalkuluj, co oni mają i tak dalej. Nie wiem, jakby to się śmieszne wydaje, ale... To wszystko jest to samo, rozumiesz? Twoja dżungla jest praktycznie odzwierciedleniem jego. Myśl o tym. Jeżeli myślisz o grze, to dosłownie nie ma jak jej przegrać. Każdy może to zrobić. Naprawdę, on ma full HP, to nie jest dobry dive. To jest smok, jeżeli ona nie ma połowy HP. Ona nie ma połowy HP. Ta po prostu smok. To marnowanie czasu mojego jest. Musiałem się zastanowić i zobaczyć ich HP. Oj. Jak to działa? O, dostaję na przykład teraz damage.
Jeszcze nie wiem, jak działa TW dokładnie. A, oni mają na mnie wizję. Dobra, Boże, zostaw mnie, człowieku. Co ty zrobiłeś? O Boże, ta R-ka. Nie było jej, okej? Okay? Nie było tej R-ki. Okej? Okay? Nie było tej R-ki, nie było tej R-ki. Okej? Okay? Dogonię go. On we mnie kunie rzuca. Chłop w szoku, kurde, że pewnie ktoś zdodował jego kół. Dobra, zdążę cofnąć tutaj. Tristana nawet nie powinna tu zdążyć. Ta, ona się dopiero odrodzi. Nice. Dobra, to można już nawet stać tak naprawdę końcem, gdy... Mam nadzieję, że się podoba. Pa, jakaś śmieszna jest. Hihi, pa jak stańczy. Słudził się. Nie wiem, uwielbiam takim czymś grać. Unlucky. No i co? O 50 obrażeń zadanych bohaterom. Rozumiesz? 50 XPP. Ogólnie, z tego co dobrze rozumiem, Gwen ma największego spajka na dwóch itemach. Z tego co dobrze rozumiem. I jeżeli o to chodzi, no Gwen jest po prostu OP. Jak można wygrać tę grę? No to będziemy chcieli zaangażować w walkę każdą walkę swojego bota. Dwa. Będziemy chcieli jeszcze dodatkowo tego Heralda jako objective. Skipniemy po prostu swojego topside'a w takim momencie już. I albo wchodzę w jego dżunglę, albo po prostu mogę wejść w jego dżunglę, ale to nie ma sensu. W takim momencie to już nie ma sensu, po prostu Herald. Mój ten troluje. Jako mój top laner. Ja po prostu spinguję, że ja idę po to. Okej, okay. Na spokojnie. Ten tam się bije, normalnie o życie walczy. Jezusie. Jezusie, ale emocje. No i w takim momencie ja po prostu zrobię tego Heralda na spokojnie. Oj, źle wymierzyłem. 50 HP zostało. Okej, okay. Teraz jest pytanie. Tylko co tutaj się stanie jeszcze? Siema, koleżko. Nie! Czemu to tak w ogóle nie działa? Ja myślałem, że mogę wykastować to i to w jednym momencie na przykład, co nie? A nie mogłem. Nie rozumiem tego. Czemu nie mogę dać Q i R-ki w tym samym momencie? Nie rozumiem. To jest głupie. No ja mu to po prostu spinguję, on musi ogarnąć, czy on ma tu podejść. Albo ja mu to po prostu zabieram. Chcę to scheraldować i pójdę po prostu jeszcze w... Nie, nie mogę pójść w tier 1. O Boże, zintowałem! Boże, zintowałem XPP, nie poleciałem w tier 1 w midzie. Fine. Ty, co on to tak rozwalił szybko? Nawet jeżeli to Trundle jest bez przesady. Śmieszne nawet. No i fine. Dzięki za Canonixa. Chłop, to nawet nie wie, co się dzieje. Ciung! Czy warto brać Inhibitor? No niby można brać, no czemu nie, lol. Teraz tak naprawdę cofamy, idziemy po tier 2 z mida. Ta? Tier 2 z mida. Pat. No odejdź ode mnie, bo dostanę jeszcze damage przez ciebie. Dzięki. Oj. Co ty mnie pingujesz, kolego? My to pushujemy. Spokój się. Obejdź. Tu nic nie ma. Szkoda, lol. Not my bad. Ja uciekłem. Najważniejszy uciek. Dobra. Nice. Pamiętajcie, jak możecie trochę przytrolować, to fajnie jest. Sojusznicy bardzo zdenerwowani. Przecież zagrałem dobrze tym trundlem. O co chodzi? Nie, no dobrze gra, gościu. Jestem pod wrażeniem, że niektórzy naprawdę bardzo dobrze tu grają overall. W sensie, nie jakoś bardzo dobrze, ale po prostu jak na takie elo, to dobrze grają. Nie jest to złe. Po prostu nie oczekuję od nich więcej, wiesz co mi chodzi? Na spokojnie się nafidowaliśmy, gra wygląda bardzo przyjemnie. Nie, możecie powoli pisać jakieś kolejne herosy, jakie byście chcieli. Tylko proszę, coś co kieruje gry, okej? Okay? Nie jakąś Sejuani, która stoi z daleka i... O, ale ja muszę przytankować XPP. Albo coś, co musi, nie wiem, tankować jak jakiś Zak, czy co innego. Proszę, po prostu, nie wiem... Jakikolwiek heros z damage'em, tak to nazwę. Nie, nie gram Zakiem, nie gram czymś takim, jakimś tankiem. Nie chcę. Mam ją. A on? Nie. Oni mnie zabiją. No, więc w skrócie... Proszę o pisanie jakichś może kolejnych herosików. Kazik jest nawet spoko. O Boże, co tu się dzieje? Łobaben.
O, bo zintowałem. Tak, zintowałem ja, nie oni. No, TW też było niczego sobie jak coś. Canonix! Haha! Masz damage. Dostał. No, tak można podsumować w sumie te gry. No śmieszne są. Nie mam co ukrywać. Jak widzicie, Gwen bardzo zbalansowana, leczy się do full HP. Jest jakiś żart. Ja mam wrażenie, że tego Herosa zrobił ktoś tak najebany w pewnym sensie. Kto pomyślał, żeby Gwen na E miała więcej atak speeda, na jakby spelu, który się odnawia co 6 sekund, więcej jakby tego atak speeda ma niż taki Master Yi, co ma na RC 60 czy tam 70 sekund nawet, co nie? To jest dla mnie, nie wiem, chore wręcz, że oni jakby potrafią takie Herosy wypuszczać. Gwen jest po prostu OP, ta walka nie ma sensu. Wolę wave'a. Niby mogę tam każdego zczyścić, ale overall w sumie to powinien tam być. Trafię go? Tia. Dobra, jeden. Mam E? Nie zdążę, co nie? W sumie? Dobra, dzięki. Okej, jednak zdążyłem. Nice. Też? Dobra, każdego nie szczęściłem, ale przynajmniej Ghosta nie musiałem palić. Jeszcze te gołęki tak dobrze nie ogarniam, więc mam nadzieję, że nikt mnie nie będzie jakoś mocno wyzywać, jeżeli o nią chodzi. Co ona robi? Okej. Okay. Ja mam dwa itemy jak coś, prawie trzy. Mam 4 golda w bazie. Idziemy barona, koledzy. Baronem kończymy grę. Koniec zabawy. Mad game. I to bym poleciał. No. Nice. No bo no uwielbiam tę postać, rozumiesz? No uwielbiam ją. To jest. No i będę musiał wycinać, 21. Dobra, idź fajnie. Nie wiem, uwielbiam tę postać, naprawdę. Bardzo przyjemnie mi się tym gra. Najlepsze jest to, że nawet dużo nią nie grałem. Bo aktualnie jestem tak bardziej coś typu testuję sobie Herosy, co nie? Wszystkie, jakie są w grze jako dżunglerzy. Więc można powiedzieć, że tą Gwen aktualnie gram z trzeci, może czwarty raz, jak coś. Powinienem częściej go używać. Czekaj, to mogę zrobić? O Boże, nie będę mógł tego zrobić. Zintowałem swoje Q właśnie. Nie, no mogę to zrobić. Mogę! No way! Solo Baron w 22 minucie, a w której mam 3 itemy. To taki Baron, taki... No wiadomo jaki. Nie wiem, powinienem cofnąć, ale będę chciał już to kończyć. Nie będę wam przedłużać czasu. Pokazane jak skierować gierkę na taki melo. 10-0. Może być. A, mam nadzieję, że się podobało. No i co? To będzie tak naprawdę tyle. No i co? Możecie za niedługo się spodziewać pewnie gierek z EUW, ponieważ są dość... Nie, no śmiesznie mi się tam gra, ale muszę przyznać, że... O Boże, hintowałem. Nie, daj mi perfect KDA, nie ma sensu, nie biję się. Daj mi perfect KDA. Wy się w piątkę rzucili jak na mięso na mnie. Dobra, chciałem powiedzieć, że ogólnie dżungla aktualnie fajna nawet, ale EUW jest troszeczkę, powiedzmy, lepsze jak na to, co widzę. Po prostu jest tam większa dyscyplina, ponieważ ludzie chcą tam grać, mimo tego, że zrobią na przykład 0.8. A na UN gościu ci zrobi 0.1 w Emeraldzie i wyjdzie ci z gry, albo zacznie rotonować. I to tyle. No, komu jeszcze honorka dajemy? Fajnie Trandel zagrał według mnie. Dobra, mam nadzieję, że się podobało. No i co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Naura.